zapisy, przypominam Państwu, że dzisiaj, no właśnie, w października, wczoraj mieliśmy piękny głos w ogóle jesień, a dzisiaj ta jesień zamieniła nam się już w normalną jesień. I taka temperatura też taka prawda utrzymywać się będzie jeszcze kilka dni z nami, ale mam nadzieję, że jeszcze w październiku dotknie nas troszeczkę słońca. Bardzo serdecznie Państwa witam w tych zacnych murach Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i bardzo serdecznie proszę Państwa o powstanie. Magnificencje, Wysoki Senacie, Profesorowie, drodzy goście, Panie, Panowie, Dziekani, Prodziekani i nasi kochani studenci. Zgodnie z tradycją niniejszym otwieram inaugurację roku akademickiego 2022-2023 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Bardzo serdecznie witamy doradcę społecznego, ministra edukacji i nauki, panią Kingę Kasprzak. Witamy serdecznie. Bardzo serdecznie witamy konsula honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie, profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kidylę. Bardzo serdecznie witamy konsula generalnego Ukrainy w Lublinie, pana Artioma Walkacha. Bardzo serdecznie witamy wicewojewodę lubelskiego Bolesława Bzika. Witamy proboszcza parafii pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie, księża Marianie, księdza Romana Frąckowiaka.
Bardzo serdecznie witamy wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin, doktora Marcina Nowaka. Bardzo serdecznie witamy dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin, pana Krzysztofa Stanowskiego. Bardzo serdecznie witamy prorektora do spraw rozwoju i kształcenia zdalnego AHE, doktora Wiesława Przybyłę. Bardzo serdecznie witamy dyrektora do spraw równego traktowania i konsultacji społecznych w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin, Annę Szatkowską-Ciężko. Bardzo serdecznie witamy dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, panią Monikę Chrul. Bardzo serdecznie witamy kierownika oddziału projektowania oraz funduszy europejskich w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, panią Renatę Jońską. Bardzo serdecznie witamy kierownika referatu promocji usług i analiz miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, doktora Michała Wójcika. Bardzo serdecznie witamy głównego specjalistę w referacie strategii i Smart City Urzędu Miasta Lublin, Michała Furmana. Bardzo serdecznie witamy dziekana transportu i informatyki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, doktora inżyniera Radmowskiego. Bardzo serdecznie witamy prezes zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Lublin, magister inżynier architekt Wojciech Bielecki. Bardzo serdecznie witamy prezeskę Stowarzyszenia Homofabek, Annę Dąbrowską. Bardzo serdecznie witamy również prezesa Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Pawła Prokopa. Szanowni Państwo, witamy również gości reprezentujących uczelnie z krajów partnerskich. Bardzo serdecznie witamy Mehmeta Zirka i Andrea Derwisz z Metropolitan Tirana University w Albanii. Bardzo serdecznie witamy Adnę Asic z International Butch University w Bośni. Bardzo serdecznie witamy Baja Iwanszili i Natalia Marnaszwili z International Black Sea University w Gruzji. Witamy wszystkich przedstawicieli mediów, wszystkich obecnych na sali i oczywiście chór Kopernikus z 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Lublinie pod dyrekcją pani Mileny Wnuk. Witamy bardzo serdecznie całą społeczność akademicką Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, wszystkich przybyłych partnerów technologicznych, wykładowców, pracowników administracyjnych, a także wszystkich niewymienionych przeze mnie gości. Bardzo serdecznie proszę i magnificencję prorektor do spraw ogólnych dr Małgorzatę Michalską-Nakonieczną o zabranie głosu. Szanowni Państwo, mam zaszczyt zabrać dzisiaj głos w zastępstwie naszego rektora, pana profesora Makarego Stasiaka, który serdecznie Państwa pozdrawia i przekazuje najlepsze życzenia wszystkim zebranym na nowy rok akademicki. Szanowni Państwo, rozpoczynamy dziś uroczyście nowy rok akademicki, pamiętając zarazem, że miniony był dla nas wszystkich pełen wyjątkowo trudnych doświadczeń. Był to kolejny rok nauki w pandemii, izolacji, tęsknocie za bezpośrednimi relacjami, niekiedy w samotności. Wymagał od nas wielkiego wysiłku w kierunku zachowania równowagi duchowej i zdrowia oraz realizowania zamierzonych celów. Jakby nie dość było tych wyzwań, 24 lutego 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie, kraju, z którego pochodzi wielu naszych studentów, współpracowników i przyjaciół. Od tego czasu codziennie mierzymy się z trudnościami, które przezwyciężamy dzięki solidarności, współpracy i poszukiwaniu rozwiązań problemów, przed jakimi stajemy po raz pierwszy w życiu. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono,
powiedziała polska noblistka Wisława Szymborska. W ubiegłym roku wszyscy dowiedzieliśmy się o sobie rzeczy nowych. Wiemy już, że naukę można przekazywać i zdobywać metodami zdalnymi, że można w ten sposób budować i podtrzymywać relacje. Wiemy, że nauka poprzez doświadczenie zostaje na długo. Wiemy, że bez dyscypliny, którą narzucamy sobie sami, nie osiągniemy celu. Uczyliśmy się pokory i współpracy. Szukaliśmy skutecznych rozwiązań, często po godzinach, nadprogramowo. Podejmowaliśmy te wysiłki, wierząc, że cel jest tego warty, a było nim przede wszystkim utrzymanie ciągłości i najwyższej jakości kształcenia. Jestem przekonana, że nowy rok akademicki niesie ze sobą nadzieję. Jest kolejnym rozdziałem w życiu naszej wspólnoty akademickiej, a nigdy to określenie nie miało dosłowniejszej wymowy. Pokazaliśmy, że jako wspierająca się wspólnota potrafimy stawić czoło przeciwnościom i walczyć o dobrą przyszłość. Na wręczonej dziś statuetce kończyny wypisano słowa wolontariuszki. W obliczu wielkiego zła dobro też przybrało na sile. Widzieliśmy to wszyscy. W spontanicznych, bezinteresownych odruchach serca zwykłych ludzi i w oczach studentów, wolontariuszy na lubelskich dworcach. Słowa Jana Zamoyskiego, powołującego w XVI wieku Akademię Zamojską, które choć powiedziane archaiczną polszczyzną, do dziś brzmią aktualnie. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Spoczywa na nas obowiązek edukacji, która jest jedynym skutecznym narzędziem zmiany świata na lepsze. W nauce najważniejsze jest jednak uświadomienie sobie wartości, których będziemy dochowywać w swojej życiowej drodze. Prawda, wolność, równość, solidarność, szacunek, godność i możliwość rozwoju każdej osoby to podstawowe prawa człowieka, który zawsze powinien być podmiotem wszelkich działań edukacyjnych. Myślenie twórcze, łamanie schematów, poszukiwanie oryginalnych rozwiązań to skuteczna droga rozwoju. Jan Paweł II, papież, ale też filozof, nauczał, aby wymagać od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali. Świat zacznijmy zmieniać więc od siebie, a wtedy na pewno stanie się lepszy. Zgłębianie praw rządzących światem przy pomocy narzędzi naukowych daje gwarancję, że osiągniemy sądy prawdziwe. Ciekawość i zdziwienie, które, jak twierdzili starożytni, jest matką filozofii, będzie nas pchało ku odkryciom naukowym oraz osobistemu rozwojowi. Najtrudniej wszak odebrać człowiekowi to, czego się nauczył. Dlatego właśnie ta zdobyta wiedza jest tak cenna, bo stanowi fundament, na którym budujemy swoje świadome, pełne sukcesów życie, które staje się cząstką sukcesów całych narodów i państw. Czego niniejszym wszystkim tu zgromadzonym życzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. O zabranie głosu poproszę kanclerza Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, pana magistra Jacka Lisa. Szanowni Państwo, drodzy goście, jest mi niezwykle miło powitać wszystkich Państwa na uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Jest to już 24. inauguracja roku akademickiego naszej uczelni, która jest najstarszą i publiczną uczelnią w Lublinie.
Dobry rok akademicki 2022 na 2023 rozpoczynamy z dużą dawką optymizmu spowodowanego faktem, iż tegoroczna rekrutacja okazała się rekordowa pod względem zapisów na studia w Wyższej Szkole Technicznej w Lublinie. Jest mi bardzo miło poinformować, iż w tym roku akademickim naukę WSPA na pierwszym roku rozpocznie blisko 1000 nowych studentów. Co więcej, uruchomiliśmy wszystkie kierunki studiów, które posiadamy w ofercie. Na pierwszym stopniu są to administracja, architektura, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka, praca socjalna, projektowanie wnętrz, socjologia, stosunki międzynarodowe, transport, a także zarządzanie. Na drugim stopniu uruchomiliśmy studia na kierunkach administracja, informatyka, socjologia i zarządzanie, a także jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W ujęciu globalnym wzrost liczby studentów na pierwszym roku wynosi 40% w porównaniu do ubiegłego roku. Są w naszej ofercie takie kierunki, które cieszą się 100% przyrostem, na przykład informatyka, jak również kierunki, które uruchomiliśmy po rocznej, czy też na przykład dwuletniej przerwie, jak na przykład gospodarka przestrzenna. Łącznie w nowym roku akademickim 2022 na 2023 w WSPA w Lublinie na studiach pierwszego i drugiego stopnia kształcić się będzie blisko 3000 studentów pochodzących z 32 państw świata. Szanowni Państwo, chciałbym teraz w kilku słowach wspomnieć o nowych specjalnościach studiów wyższych, które udało nam się uruchomić w ostatnim roku. Więc na kierunku administracja uruchomiliśmy innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi. Jest to program opracowany we współpracy z panem dyrektorem Mariuszem Saganem oraz jego zespołem Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Na kierunku dziennikarstwa i komunikacja społeczna, więc specjalność nowe media. Na kierunku praca socjalna, ekonomia społeczna i odpowiedzialność biznesu. Na kierunku socjologia, relacje społeczne i kultura masowa oraz promocja zdrowia. Na kierunku stosunki międzynarodowe, zarządzanie procesami migracyjnymi. Na kierunku zarządzanie na pierwszym stopniu, innowacyjne zarządzanie firmą i zarządzanie innowacjami. Są to oczywiście tylko niektóre wybrane. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Edukacji w Lublinie stale poszerza swoją ofertę. Jeżeli chodzi o nowe kierunki na studiach wyższych, jest to uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku architektura w czerwcu 2021 roku. Tutaj warto wspomnieć, że jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną w Wyspie Lubelskim, która posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku. Uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku administracja w kwietniu, tutaj było to we wspomnianej współpracy z Wydziałem Strategii Przedsiębiorczości, czy też uzyskanie akredytacji Ministra Zdrowia do prowadzenia studiów na kierunku pielęgniarstwo. Obecnie jesteśmy w procesie uzyskiwania uprawnień od Ministerstwa Edukacji i Nauki i liczymy, że w tym roku akademickim uda nam się również uruchomić pielęgniarstwo na pierwszym stopniu. Szanowni Państwo, oferta WSPA w Lublinie to także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców, opracowaliśmy i wdrożyliśmy do naszej oferty następujące nowe kierunki studiów podyplomowych. Integracja sensoryczna, diagnoza i terapia, grafika komputerowa w grach wideo, innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi, zarządzanie innowacją, projektowanie uniwersalne, menedżer dostępności, czy też absolutny unikat w skali całego kraju, uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi. Jesteśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która posiada taki kierunek studiów dyplomowych w naszej ofercie. W rozpoczynającym się roku akademickim uruchomionych zostanie 19 kierunków studiów podyplomowych, na których naukę rozpocznie ponad 200 słuchaczy, do czego oczywiście należy doliczyć jeszcze słuchaczy, którzy rozpoczęli zajęcia w semestrze letnim, więc będzie to ponad 250 słuchaczy na studiach podyplomowych. Szanowni Państwo, wysoka jakość kształcenia oferowanego przez WSPA w Lublinie ma swoje odzwierciedlenie w postaci certyfikatów, które otrzymaliśmy w minionym roku akademickim. W 2022 roku w ramach programu certyfikacji Uczelnia Liderów WSPA otrzymała znak jakości Uczelnia Liderów 2022, certyfikat złoty, otrzymują go uczelnie, które po raz szósty uzyskają certyfikat Uczelnia Liderów, Żurnie Nadzwyczajne Obywatelska Uczelnia, które otrzymują uczelnie wykazujące się szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością w obszarze społecznej aktywności uczelni, kreowania się studentów postaw obywatelskich, prospołecznych i prodemokratycznych. W ciągu ostatnich 2 lat następujące kierunki otrzymały certyfikat studia z przyszłością. Są to administracja, architektura, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informatyka, projektowanie wnętrz, socjologia, stosunki międzynarodowe, transport oraz zarządzanie. Szanowni Państwo,
tak wysoki poziom rekrutacji, jak również otrzymane nagrody i wyróżnienia, to pokłosie intensywnej i pogłębionej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z partnerami technologicznymi, którym chciałbym teraz poświęcić kilka słów. Partnerzy technologiczni to firmy, instytucje, organizacje, z którymi WSPA posiada sformalizowaną współpracę. Partnerzy mają realny i istotny wpływ na treści kształcenia, wnoszą nowe technologie do naszych programów kształcenia i wspólnie z studentami niejednokrotnie wypracowują projekty, które są implementowane w firmach. Przedstawiciele naszych partnerów, którzy są również obecni tutaj z nami na tej sali, stanowią kadrę dydaktyczną, prowadzą zajęcia, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, pracują studentami w tzw. zespołach projektowych. Często są to zespoły interdyscyplinarne, czyli takie, które angażują studentów z różnych kierunków studiów. To umożliwia studentom zdobywanie praktycznej wiedzy. Organizujemy także wizyty studyjne w przedsiębiorstwach. Student dzięki temu uzyskuje praktyczną wiedzę, która jest zgodna z najnowszymi trendami. Dzięki takiemu podejściu studenci są wyposażeni w wiedzę, praktyczne kompetencje, które umożliwiają podjęcie zatrudnienia w zawodzie. Niejednokrotnie jeszcze nasi studenci już podejmują pracę podczas drugiego czy trzeciego roku studiów. I tutaj kilka takich inicjatyw chciałbym wymienić, ich oczywiście jest bardzo dużo. Przede wszystkim bardzo cenimy i chcielibyśmy podkreślić współpracę na kierunku administracja z Urzędem Miasta w Lublinie w zakresie opracowania nowatorskiej specjalności o nazwie Innowacyjne Zarządzanie Ekosystemami Miejskimi. Wspólnie też przygotowaliśmy wniosek na utworzenie sobie drugiego stopnia na kierunku administracja, który w celu akademickim został uruchomiony, czy też organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Samorządu wobec wyzwań współczesności. Drugą dziedziną, która jest dla nas również bardzo istotna, to branża IT i tutaj z nowymi partnerami technologicznymi podjęliśmy taką współpracę polegającą na opiece nad poszczególnymi specjalnościami. I tutaj chciałbym wymienić kilka takich właśnie opiekunów, jeżeli chodzi o partnerów technologicznych. Opieka nad specjalnością grafika komputerowa i projektowanie gier przez firmy Polygon Studio i Pyramid Games. Opieka nad specjalnością projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych przez firmę Leader. Opieka nad specjalnością cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza przez firmę Capgemini. W tym roku również uruchomiliśmy laboratorium Capgemini na naszej uczelni. Opieka nad specjalnością technologie mobilne przez firmę Leader, czy też opieka nad specjalnością technologie webowe i internet rzeczy przez firmę Linga. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w trakcie trwania Mielnego Roku Gdyńskiego podpisała nowe porozumienia z 30 nowymi podmiotami. Łącznie posiadamy sformalizowane umowy o współpracy z ponad 80 partnerami technologicznymi i ta liczba stale się powiększy. Szanowni Państwo, kilka słów o projektach rozwojowych. Dynamiczny rozwój uczelni, modernizacja oferty kształcenia i dostosowanie tej oferty do potrzeb zmieniającego się otoczenia są możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych. WSPA w Lublinie realizuje obecnie 20 projektów na łączną kwotę ponad 30 milionów złotych, w ramach których wdrażane są nowe kierunki studiów i specjalności, prowadzone są certyfikowane kursy i szkolenia skierowane do studentów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej, realizowane są wyjazdy na krajowe i zagraniczne wizyty studyjne, tworzone są interdyscyplinarne zespoły projektowe, wspólnie z partnerami zagranicznymi opracowujemy nowe programy kształcenia, specjalności oraz kursy. Uczelnia dzięki projektom finansowanym z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, regionalnego programu operacyjnego Województwa Lubelskiego, programu Erasmus Plus czy Funduszy Norweskich stale podnosi jakość programów kształcenia, modernizuje swoją ofertę, infrastrukturę i wdraża nowe rozwiązania. Kadra, zarówno ta dydaktyczna, jak i administracyjna, jak i również studenci mają możliwość wyjazdów na zagraniczne wyjazdy, na stypendia, do zagranicznych uczelni czy do naszych zagranicznych partnerów. Jest to ogromna wartość dodana, z której jesteśmy dumni. Szanowni Państwo, ostatnie dwa lata to także nowe inicjatywy, które wzmacniają naszą pozycję na lubelskim rynku uczelni wyższych i udowadniają, że WSPA w Lublinie to rzetelna i solidna marka, która nie boi się nowych wyzwań i jest zainteresowana nieustannym rozwojem. Wśród innych naszych osiągnięć wybrałem takich kilka dosłownie. Przede wszystkim po pierwsze utworzenie punktu informacji Rudereg Lublin Wyspa w Lublinie. Jest to jednostka, która jest członkiem sieci Rudereg w Polsce. W Polsce funkcjonują 23 punkty. Jest to część ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków, które przybliżają zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Siecią tą zarządza Komisja Europejska. Utworzyliśmy także Akademickie Centrum Pomocy i Wsparcia dla Polonii i Cudzoziemców, aktywnie działającej jednostki organizacyjnej WSPA, która zajmuje się pomocą różnym grupom migrantów, w tym studentom zagranicznym WSPA. Misją centrum jest stworzenie lepszych warunków pobytu migrantom, w tym zagranicznym studentom studiującym w Lublinie, a także niesienie pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów lub sytuacji trudnych. Jednostką kieruje pani dr Maria Mazur, pełnomocnik rektora do spraw studiów międzynarodowych.
Kolejny element. Utworzenie szkoły nowej administracji, która stanowi centrum łączące w sobie studia wyższe z nowoczesnymi specjalnościami, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia z zakresu administracji, w szczególności z zakresu innowacyjnego związania z ekosystemami miejskimi. W tym roku utworzyliśmy także Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w dniu dzisiejszym również oficjalnie zainauguruje swoje funkcjonowanie. I w roku szkolnym 2022-2023, czyli tym, który w tym momencie trwa, utworzyliśmy także Akademickie Przedszkole Wyspa Maluka w Kraśniku. Szanowni Państwo, rok 2022 to także rok kryzysu wywołanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dla nas wszystkich, studentów, wykładowców, pracowników administracyjnych, było jasne, iż nie możemy stać bezczynnie i chcemy jako uczelnia zaangażować się w pomoc uchodźcom wojennym. Uczelnia od samego początku wojny aktywnie działa na rzecz pomocy wszystkim osobom uciekającym przed okrucieństwem wojny. WSPA podjęła liczne działania, których efekty widoczne są na terenie miasta. To między innymi studenci WSPA świadczą pomoc na rzecz uchodźców w dwóch punktach znajdujących się w hali Mosier oraz na dworcu PKS w Lublinie. WSPA zostało właśnie utworzone po stronie Centrum Pomocy i Wsparcia dla Wolnych Cudzoziemców. W siedzibie uczelni wynajmowane są pomieszczenia przez Międzynarodowe Grupy Czerwonego Krzyża. Uczelnia udostępniła salę, w której są przechowywane dary dla osób poszkodowanych w wyniku wojny. Pracownicy również pomagają potencjalnym studentom uzyskać status studenta i rodzinom bezpieczny pobyt w Lublinie. Studenci z Ukrainy w indywidualnych sytuacjach mają refundowane koszty wynajmu pokoju w akademikach, czy też dogodne raty, jeżeli chodzi o płatności stypendium, o płatności czynnego, przepraszam. Za moment będzie mieć także miejsce podniosła uroczystość, której pomysłodawcą i inicjatorem jest pan rektor profesor Makary Stasiak, podczas której uhonorowane zostaną instytucje oraz osoby zaangażowane w działanie Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie. Szanowni Państwo, nowy rok akademicki 2022-2023 WSPA w Lublinie wchodzi z ambitnymi planami. W najbliższym czasie rozpoczniemy prace remontowo-budowlane mające na celu lepsze dostosowanie naszego budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie m.in. budowana nowa winda, finansowane to będzie ze środków projektu Wyspa Dostępności. W przygotowaniu posiadamy nowe specjalności, na przykład koordynator do spraw cudzoziemców na kierunku praca socjalna, socjoterapia pracy socjalnej na kierunku socjologia. Przygotowane są także nowe kierunki studiów podyplomowych, m.in. gerontologia i opieka nad osobą starszą, menedżer inwestycji w Ukrainie czy inżynieria wód. WSPA przygotowuje się do nowych konkursów, w ramach których będzie ubiegać się o dofinansowanie na dalsze projekty rozwojowe. Planowane jest także utworzenie Centrum Technologii IT oraz Centrum Pielęgniarstwa. Planujemy również inwestycje związane z uruchomieniem akademika dla studentów WSPA. Szanowni Państwo, kończąc swoje wystąpienie, chciałbym złożyć wszystkim studentom, wykładowcom, pracownikom administracyjnym, całej społeczności Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie życzenia. Oby nowy rok akademicki 2022-2023 był dla nas wszystkich czasem wytężonej pracy, przynoszącej satysfakcję, czasem pozwalającym na dalszy rozwój zarówno w ujęciu instytucjonalnym, jak i osobistym. Oby był to rok stabilizacji i spokoju, niezbędnego do dalszego rozwoju i wzrastania. Dziękuję bardzo za uwagę. Szanowni Państwo, pozwólcie, że odczytam listy gratulacyjne, które dotarły do siedziby uczelni rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Magnificencje, szanowny panie rektorze. Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2022-2023 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaplanowaną na 11 października bieżącego roku. Przyjęte wcześniej zobowiązania uniemożliwiają mi osobiste uczestnictwo w tej uroczystości, która tradycyjnie stanowi sposobność do tego, by z nadzieją i świeżą energią określić plany na przyszłość. Pragnę zatem tą drogą w imieniu własnym oraz społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II złożyć serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Życzę uczelnia, odpowiadając na aktualne potrzeby społeczne, z sukcesem realizowała swoją misję. Niech będzie przestrzenią wspólnego poszukiwania prawdy i dzielenia się nią oraz miejscem kształcenia kompetentnych i skutecznych specjalistów, ale także środowiskiem inspirującym do osobistego rozwoju, kształtującym w młodych ludziach wrażliwość oraz potrzebę uczenia się i poznawania. Kolejny rok pracy akademickiej niech obfituje w ciekawe inicjatywy, fascynujące wyzwania i trwałe dokonania, które umocną pozycję uczelni oraz stanowić będą źródło radości i prawdziwej satysfakcji dla wszystkich tworzących wspólnotę akademicką. Wyrazami głębokiego szacunku ksiądz profesor dr. habilitowany Mirosław Kalinowski. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jego magnificencja dr. Makary Stasiak, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
jego magnificencję, panie kanclerzu, szanowni senatorowie. W tym wyjątkowym dniu chciałbym przekazać państwu życzenia wielu sukcesów i osiągnięć pracy dydaktycznej oraz dalszego pomyślnego rozwoju uczelni. W społeczności studenckiej chciałbym życzyć dużo satysfakcji z wybranej drogi kształcenia, rozwijania pasji i talentów oraz zdobywania nowych doświadczeń. Chciałbym zwrócić się też do studentów z Ukrainy. Jesteście wielką nadzieją wolnej Ukrainy. Wasza wiedza i umiejętności, które zdobędziecie, będą wkrótce bardzo potrzebne, kiedy zacznie się odbudowa waszej ojczyzny i gdy wstępować będziecie do wspólnoty europejskiej. Na zakończenie chciałbym wyrazić słowa uznania dla państwa wolontariuszy, którzy od pierwszych dni inwazji rosyjskiej niosą pomoc uciekającym przed wojną. Państwa zaangażowanie i poświęcenie jest godne najwyższego uznania. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wyraża wolę współpracy z państwa uczelnią w realizacji przedsięwzięć dydaktycznych. Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Szanowni państwo, o zabranie głosu proszę panią Kingę Karczą, doradcę społecznego Ministerstwa Edukacji. Stał się głównym powodem do ustanowienia roku 2023 rokiem właśnie Mikołaja Kopernika. Dla nas stał się impulsem do zidentyfikowania działań, które wspierają i wzmacniają polską naukę. Dlatego też powstała Akademia Kopernikańska. Ten rok akademicki będzie szczególny również z innego powodu. Po raz pierwszy podczas uroczystej gali narodzin laureatów nagrodzimy laureatów programem Perły Nauki. W ten sposób pragniemy wyróżnić wybitne uzdolnionych studentów, którzy chcą rozwijać własne badania naukowe lub twórczość artystyczną pod kierunkiem opiekuna naukowego. Szanowni państwo profesorowie, pracownicy uczelni, chciałbym wyrazić ogromne uznanie dla całokształtu państwa dotychczasowej działalności dydaktycznej, organizacyjnej, badawczej, rozwojowej. Zbliżający się rok Mikołaja Kopernika będzie sprzyjał przybliżeniu postaci i zasług autora teorii heliocentrycznej, ale będzie też doskonałą okazją do przypomnienia wkładu polskich naukowców w rozwój nauki światowej. W dniu inauguracji roku akademickiego proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów, pomyślności w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Wiwat Akademia, wiwat profesora. Z wyrazami szacunku Przemysław Czarny, minister edukacji. Dziękujemy pięknie. O zabranie głosu poproszę wicewojewodę lubelskiego pana Bolesława Zika. Szanowni studenci, bo wy tutaj jesteście najważniejsi. Od was zaczynam, bo gdyby nie wy, to i nas by tutaj nie było. Zarówno mnie, jak i władz uczelni. Także wy jesteście tutaj najważniejsi. Magnificencje, Wysoki Senacie, panie i panowie profesorowie, szanowne panie, szanowni panowie, według stanowisk, stopni,
tytułów i honorów. Otóż już inauguracja roku się rozpoczęła. Oczywiście oficjalnie, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rok temu była to całkiem inna inauguracja, w innych uwarunkowaniach. Wchodziliśmy w ten rok wielkim optymizmem i nikt nie przypuszczał, że znajdziemy się w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz. A mamy problem z bezpieczeństwem zewnętrznym, mamy również problem z bezpieczeństwem energetycznym, co na pewno przełoży się na funkcjonowanie uczelni. Mam nadzieję, że władze zrobią wszystko, żeby ta uczelnia funkcjonowała tak, jak do tej pory. Szanowni Państwo, słuchając pana kanclerza, naprawdę trzeba powiedzieć, że ta piękna lubelska nasza uczelnia naprawdę zrobiła duży przeskok w zakresie ilościowym przyjętych studentów, ale to wynika z tak zwanej oferty edukacyjnej. I tutaj się należą podziękowania dla wszystkich osób, które nad tym pracowały, bo nasze kadry, kadry administracji, przyszłe kadry, to tutaj wy jesteście, panie i panowie studenci, tymi kadrami, które będą pracować w strukturach administracji rządowej, samorządowej i również w innych strukturach administracyjnych, zarówno w naszej Rzeczypospolitej, jak również poza granicami. Analizując tę ofertę, to naprawdę takiej sytuacji jeszcze nie było, żeby nasza piękna młodzież miała takie możliwości wyboru. I myślę, że ten wybór jest właściwy, bo nam potrzebni są nasi następcy wykształceni, później z doświadczeniem, którzy przejmą nasze stery na każdym profilu działania. I w systemie edukacyjnym, w systemie administracyjnym i w każdym innym systemie naszego państwa. I właśnie ta przyszłość jest przed wami. Przy dobrym wsparciu, przy dobrym wymaganiu przez wszystkich wykładowców, przez władze uczelni, na pewno doprowadzi do tego, że będziecie bardzo dobrymi pracownikami administracji. Ale kwestia wykształcenia, posiadania określonej wiedzy, to jest rzeczą bardzo ważną, ale również bardzo ważną rzeczą jest to, żeby ta wiedza była ukierunkowana w kierunku pracy na rzecz naszej Rzeczypospolitej. Mam tutaj na myśli to, że pamiętajmy o tym, co to jest ojczyzna, co to jest Polska, gdzie żeście się urodzili, gdzie wykształciły i dla kogo macie pracować. Szanowni Państwo, tutaj również należą się podziękowania za bardzo mocne włączenie się i władz uczelni, jak również studentów w pomoc naszym sąsiadom. Sąsiadom, których dotknęła straszliwa tragedia. Tragedia wojny, o której jeszcze rok temu nie myśleliśmy, że to tak w ogóle może być. Także dziękuję bardzo w imieniu własnym i wojewody lubelskiego, że pamiętamy o osobach, o bratnim narodzie, któremu trzeba pomóc, którego trzeba wspierać. Oni walczą o każdy skrawek swojej ziemi ojczystej. I myślę, że my robilibyśmy to samo. Także jeszcze raz dziękuję bardzo, nie będę długo mówił.
Myślę, że i tak krócej mówię jak pan kanclerz, ale życzę państwu studentom i szanownym paniom i panom profesorom wszystkiego dobrego, wytrwałości i wspólnie do celu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Na zabranie głosu poproszę dyrektora Wiesława Przybyłę, prorektora do spraw rozwoju i kształcenia zdalnego AHA Łódź. Dzień dobry Państwu, Szanowny Synasie, Pani Rektor, Pani Kanclerzu, przede wszystkim drodzy studenci, Panie i Panowie rozpoczynający, kontynuujący kształcenie w tej pięknej uczelni. Ja przywożę z Łodzi, skąd przyjechałem, przede wszystkim słowo podziękowań, gratulacji i życzeń od rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, pana profesora Makarego Krzysztofa Stasiaka. Pan profesor z powodu lekkiego przeziębienia nie mógł dzisiaj być obecny wśród nas, czego bardzo żałuję. Pół godziny temu do mnie jeszcze dzwonił i mówił: Wiesław, przekaż najpiękniejsze życzenia, zwłaszcza studentom. Szanowni Państwo, ja jestem też pod wrażeniem, tak jak pan wojewoda, tej imponującej, fantastycznej listy osiągnięć, które wymieniła pani rektor, pan kanclerz w swoich wystąpieniach. Jestem pod wrażeniem misji społecznej w kontekście wojny w Ukrainie. Jestem pod wrażeniem imponującej, rekordowej liczby zrekrutowanych studentów, rozwoju rozwiniętej oferty kształcenia, rozwoju infrastruktury, świetnej współpracy z eminentnymi partnerami technologicznymi, wielkimi graczami Lubelszczyzny, firmami, organizacjami, urzędami. Jestem pod wrażeniem rozwoju naukowego uczelni. To jest rzecz, o której trochę wiedziałem, ale nie wszystko i nie do końca, panie kanclerzu, panie rektor. Trochę mnie to pozytywnie i pięknie zdumiało. Jednego będę tylko żałował, że wyspa, która w moim przekonaniu i w mojej świadomości była kameralną wyspą, no w tej chwili ona gdzieś rośnie do rozmiarów Grenlandii i czego pięknie Państwu życzę. Jednocześnie myślę, że ta nasza ukochana wyspa przy ulicy Bursaki staje się, chcąc nie chcąc, tą taką brodelowską instytucją długiego trwania. Rozwój, wzrost, ambicje wielkie i myślę wdrożone plany już wkrótce czynią z tej uczelni bardzo, bardzo piękną placówkę akademicką. Takiego różnobarwnego ptaka, różnowartościową uczelnię z różnymi kierunkami też rozwoju i kierunkami kształcenia. To jest dobrze zapowiadający się rok akademicki, mimo tych ogromnych trudności z bezpieczeństwem, o których pan wojewoda mówił. Też bądźmy tutaj optymistami i życzmy sobie, aby inauguracja następnego roku akademickiego nie musiała już zawierać w sobie takich elementów wojennych. Wszystkiego dobrego studenci, wszystkiego dobrego profesorowie, wszystkiego dobrego obywatele Lubelszczyzny. Jeszcze do tych życzeń dołącza się pani rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, pani profesor doktor habilitowana Elżbieta Ból-Ledwosińska. Dziękuję i życzę pięknej uroczystości. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu naszej uroczystości. Bardzo serdecznie poprosimy jej magnificencję, panią doktor Małgorzatę Michalską-Konieczną, prorektora do spraw ogólnych, o dokonanie uroczystej immatrykulacji studentów, których zapraszamy na scenę. Diana Kiwoszej, Witalij Michaliuk, Anna Wyborczuk, Kryło Rodzinienko, Daria Pominczuk, Maks Szantycha, Diana Lu, Mikola Antonienko i Anastazja Kytaj-Chodowska. Ślubowanie. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale zdobywać wiedzę i silnie pracować. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwała.
wytrwale zdobywać wiedzę i usilnie pracować nad rozwojem własnej osobowości. Będę kierować się zasadami prawdy, sprawiedliwości, dobra i podmiotowości innych ludzi. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, władz uczelni i innych członków jej społeczności. Będę dbać o godność i honor studenta Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Tłumaczami. No i Misza.
Nie mogę pomóc na Ukrainie, ale jestem, ja jestem obywatelem Ukrainy, przyjechałem tutaj na studia. To moje rodacy, więc czy mogę pomóc, no to mogę tutaj pomóc, tak jakby spotkać tych ludzi, przyjąć, zgarnąć się, oddać, przytulić i powiedzieć, uspokoić się, wszystko będzie dobrze i doszło. Jako wolontariusz, studenci, wyższe szkoły, przedsiębiorczości administracji w Lublinie odpowiadają tak naprawdę za trzy punkty. To jest PKS, czyli Dworzec Konkursowy w Lublinie. To jest hala stał, która się mieści tutaj po drugiej stronie na Piłsudskiego 22, a także za halę Mosir. Jeżeli chodzi o halę Mosir, to tutaj mamy tak naprawdę dwa miejsca. Jest duża hala i jest hala mniejsza dla matek z dziećmi. I nasi studenci tutaj działają jako tłumacze przede wszystkim, bo większość studentów posługuje się, mówi w czterech językach, więc bardzo chętnie tutaj oni się zaangażowali w te działania wolontariackie. Patrzę na morze, szeroki kart, przewietrza głowę mi, myślę o ludziach, do mnie pani dyrektor Trafowni Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji dr Małgorzatę Klaską-Konieczną, która wręczy statuetki wyróżnionym osobom. W pierwszej kolejności pragniemy uhonorować przedstawicieli zaangażowanych w działalność Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy na Ukrainie, a są to miasto Lublin, które reprezentowane jest przez prezydenta Krzysztofa Żuka, który za chwilę pojawi się na naszej uroczystości. A ja do siebie bardzo serdecznie zapraszam prezeskę Stowarzyszenia Homofober Annę Dąbrowską. Chcielibyśmy uhonorować uhonorować jest Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, reprezentowana przez księdza Stefana Butrucha, ale go tutaj nie widzę, więc statuetka na pewno zostanie. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę Wiktora Krzyżanowskiego z Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa. Panie Prezydencie, od razu zapraszam na scenę z celu wybrania statuetki. Thank you.
Dziękujemy. Szanowni Państwo, chcielibyśmy wyróżnić osoby szczególnie zaangażowane w pracę Komitetu. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin, pana Krzysztofa Stanowskiego. Serdecznie zapraszam na scenie zastępczyni dyrektora do spraw równego traktowania i konsultacji społecznej Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin, panią Annę Szatkowską-Cian. Anny Jastrzębskiej, w której imieniu statuetkę odbierze dr Maria Mazur. Zapraszam na scenę kierownik referatu do spraw międzynarodowych projektów kulturalnych Urzędu Miasta Lublin Jarosławę Szewczuk. Serdecznie zapraszam na scenę inspektor w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin Małgorzatę Zmysłowską. Chwileczka na to zostanie przekazana. Bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli jest z nami obecna, kierownik referatu wspierania akademickości w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin Wiktorię Herbą. Statuetkę w jej imieniu odbierze Barbara Kostecka-Wiązek. Statuetka trafi do nieobecnej niestety z nami Magdaleny Gdyby-Sigockiej, kierownik referatu do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miasta Lublin. Wielkie brawa. Bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli jest z nami obecna, kierownik referatu do spraw partycypacji społecznej Urzędu Miasta Lublin, Annę Machocką. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę inspektor w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, Annę Lewicką-Hoksałę. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę kierownik oddziału projektowania oraz Funduszy Europejskich Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, panią Renatę Jońską. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, panią Magdalenę Sulu.
Jak trafi do wykładowcy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji dr Pauliny Demisiuk-Zaremski. Bardzo serdecznie zapraszamy na scenę u nas dziekan kierunku stosunki międzynarodowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji dr Marię Masłow. Którego dzisiaj z nami nie ma, ale tak samo jak ja, jest wykładowcą w tej uczelni i robiliśmy razem wiele dobrych rzeczy. Zadzwoniłam do Piotra i odpowiedział: przyjdź Mario do Centrum Kultury chyba na godzinę 18. Przyszłam tam, tam było bardzo dużo osób, urzędników, osób nieznanych, organizacji pozarządowej, było bardzo, bardzo dużo studentów. Studentów Politechniki Lubelskiej i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Pamiętam jedną panią, która przyszła i nie wiedziała, co się dzieje, każdy się przedstawiał, a chyba na sali było około 70 osób. I powiedziała, że ona nie wie, co się dzieje, generalnie przyszła na fitness i chyba zostanie z nami. Nie wiem, co teraz z tą panią się dzieje. Bardzo często w debatach, w dyskusjach się przejawia taka myśl, czy coś można było zrobić inaczej. Powiem tak, sytuacja kiedy dzwoni do ciebie w nocy student, który mówi, że nie wie, co robić, bo wzywa trzecią karetkę począł. Kiedy dostajesz telefon, osoba się przedstawia, mówi, że z tej strony Maria, cześć, Krzysztof Stanowski, jadą do ciebie na halimosję w łóżka polowe. Nie wiem, czy pani Krzysztof, jak pan pamięta tę sytuację. Studenci też chorowali, słuchajcie, studenci też potrzebowali pomocy. Ta wojna niektórych z nich bezpośrednio dotyczyła. Bardzo dużo było studentów z Białorusi. Pamiętam, że jechał pociąg, zebrało się nas około 70 osób. Z tego pociągu wysiadło ostatecznie 30 osób. Ja myślałam, że studenci następnego dnia nie przyjdą. Ale oni przyszli i oni pomagają do dzisiaj, za co im bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wam wszystkim. Podziękować Ani. Podziękować Ani, bo bez niej, no chyba to by nie było możliwe, bo Ania połączyła nas wszystkich, te wszystkie osoby, Ania nas wspierała, więc z całego serduszka Ania dziękuję, natomiast pamiętajcie, ta wojna trwa i nasza pomoc będzie potrzebna i jutro i pojutrze, a wspomaganie to jest jak z maseczką w samolocie. Najpierw zakładamy sobie, a później dziecku. Więc pamiętajcie, że wy też jesteście ważni, że wasza pomoc jest potrzebna, natomiast żeby pomagać, trzeba być w dobrej kondycji, trzeba też zadbać o własne studia, o własną pracę, dbać przede wszystkim o siebie i kiedy zostaje odrobina czasu, to wtedy przychodzimy i pomagamy. Więc liczę na was, drodzy studenci, też w tym roku akademickim, że wspólnie damy radę. Sława Ukrainie! Thank you.
Szanowni Państwo, kolejna statuetka trafi do nieobecnego dziś z nami wyczaka wyborowcy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Administracji. Wielu imieniu tą statuetkę odbierze Pan Sienkiewicz. Niezwykle istotna jest działalność wolontariuszy. Chcielibyśmy odznaczyć medalami dzielnego wolontariusza, czyli naszych studentów, którzy od początku wojny ciężko pracują na rzecz uchodźców wojennych. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę Wiktorię Martynienko. Thank you.
jest takim jasnym punkcie na mapie szkół wyższych w Lublinie. Szkoła kreatywna, dobrze kształcąca, oferująca kierunki dostosowane do Waszych zainteresowań. Lublin jest miejscem, w którym cenimy akademickość. Ten priorytet wpisany jest w naszą strategię. Dla naszych uczelni tworzymy narzędzia wspomagania, ale od samych uczelni zależy, na ile ten potencjał jest wykorzystywany, a na ile nie. To tą częścią tej kreatywności jesteście Wy, jako studenci. I tu chciałbym do Was z jednej strony kierować te słowa podziękowania, bo szybko dorośliście w tych ostatnich miesiącach i myślę, że wszyscy dojrzeliśmy do poważnych decyzji, poważnych dyskusji, debat i takiego myślenia o przyszłości, a z drugiej strony to Wy będziecie w dużej mierze decydować i o sobie, i o nas. Więc ta Wasza kreatywność, Wasze zainteresowanie, Wasze zaangażowanie w życie uczelni, miasta jest nam szczególnie potrzebne. Mamy ku temu też dodatkową okoliczność. Lublin staje się europejską stolicą młodzieży. Już właściwie używamy tego tytułu, a cały przyszły rok to będzie mnóstwo spotkań, projektów w tym wymiarze kulturalnym, społecznym, każdym innym, który sobie zdefiniujecie. I bardzo nam zależy, żeby włączyć w przeżywanie właściwie tego tytułu również naszych partnerów z Ukrainy i Białorusi. O tym rozmawialiśmy podczas kongresu współpracy transgranicznej. Rozmawiamy również z naszymi miastami partnerskimi. Zdajemy sobie sprawę, że jest tam wojna, ale niezależnie od tego, co się będzie działo, choć życzymy Ukrainie, to jest oczywiste, jak najlepiej. Staramy się i będziemy starali się udzielić wsparcia młodym mieszkańcom miast partnerskich i będziemy ich tu chcieli gościć. W związku z powyższym wszystkie projekty, które będą się tutaj tworzyć na Waszej uczelni, my chętnie włączymy w obchody ogólnomiejskie. Chciałbym również na ręce Was uczelni te podziękowania złożyć, bo uczelnia świetnie komponuje swoje kierunki kształcenia i swoją strategię, strategię rozwoju miast. I stąd myślę, że akurat w Lublinie nie zabraknie dobrze wykształconych absolwentów tych kierunków, które uczelnia oferuje, ale nie zabraknie też dzięki temu, jak uczelnia kształci ludzi kreatywnych, skierowanych na rozwiązywanie problemów tych, z którymi żyje miasto, czy społeczność, czy wspólnoty naszych mieszkańców. I w związku z powyższym ten nowy rok akademicki będzie dla Was okazją do z jednej strony budowania tych przyjaźni i kontaktów, relacji między sobą, ale z drugiej takim też poważnym przedsięwzięciem edukacyjnym, naukowym w Lublinie jest dla Was miejsce. I chciałbym, jeśli takie decyzje podejmiecie, bo to od Was będzie w dużej mierze zależało, żebyście tu w Lublinie zostali. A my jesteśmy od tego, żeby stworzyć Wam warunki do pracy, do aktywności, do bycia tutaj w sytuacji, w której uznacie miasto za swoje. Miasto, które ma klimat, ma fajnych mieszkańców i ludzi, z którymi można góry przenosić i oby tak się też stało. Jesteśmy do Waszej dyspozycji uczeni. Życzę tych sukcesów, z których jest znana, bo i kadra, ale też wspólnie z Wami decyduje o tym, że ten potencjał kreatywności chyba macie w górnych stanach, patrząc na oczywiście wszystkie nasze uczelnie, co dobrze rokuje poziomowi kształcenia. Jesteśmy też do Waszej dyspozycji.
Dziękujemy. Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa zaprosić teraz na wykład inauguracyjny pod tytułem Nowi Mieszkańcy, który dla Państwa przygotowała i przeprowadzi prezeska Stowarzyszenia Homofaber Anna Dąbrowska. Dzień dobry. Dobrą wieczór. Przepraszam, że pozwolę sobie usiąść, ale w związku z kontuzją, której się nabawiłam w niedzielę, bardzo trudno mi jest stać, także proszę o wybaczenie. Przypuszczam, że mógł to być 1988 lub 1989 rok. Mieszkaliśmy wtedy w Warszawie. Któregoś dnia poszłam z matką na dworzec Warszawa Centralna. Wydaje mi się, że miałyśmy wtedy odebrać babcię wracającą z daleka. Matka najwidoczniej nie miała nas z kim zostawić, mnie i mojego brata, więc poszliśmy we trójkę. Pamiętam to wyraźnie. Brudny i ciemny dworzec, a w nim tysiące ludzi z wielkimi bagażami rozłożeni na podłodze, czekający na coś. To wtedy w hali głównej dworca centralnego zobaczyłam tamtą dziewczynkę, zupełnie taką jak ja, i usłyszałam pierwszy raz o uchodźcach. Moja matka użyła dokładnie tego słowa – uchodźca. Miałam wtedy 7 lat. Wczoraj od rana trwał zmasowany rosyjski atak rakietowy na ukraińskie miasta. W Kijowie zginęło kolejnych 8 osób. Jeden z wolontariuszy napisał do mnie: od rana cała Ukraina czerwona. W moim mieście słychać, jak napierdalają bomby. Wydaje mi się, że dziś lub jutro może przyjechać do Lublina dużo ludzi. Kijów. 650 km od Lublina. Blisko. Pamiętam, jak 24 lutego staliśmy kilka osób, próbując obliczyć, o której dotrą do nas pierwsi kijowianie i kijowianki. Przez Irpień i Kowel to ponad 8 godzin, nie licząc granicy. Mamy 10 godzin na postawienie sprawnego systemu, zabrzmiało. Powstał Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. Nieformalna platforma międzysektorowej współpracy na rzecz uchodźców i uchodźczyń. Oddolna społeczna sieć. Wspólnota pomocy. Pociągami, samochodami, autobusami i na piechotę dotarli do nas ludzie. Każdy ze swoją historią, ze swoim lękiem i z nadzieją. Różni, o różnych tożsamościach. Byliśmy dla nich wszystkich i wciąż jesteśmy. Wojna w Ukrainie jest kolejną tragedią, która tysiące ludzi zmusza do ucieczki i poszukiwania bezpiecznego miejsca. Wojna od dawna nie było tak blisko nas, a uchodźcy nie byli tak znajomi, tak fizycznie podobni do nas. Dla politycznej wygody są nazywani gośćmi, ale w świetle międzynarodowego prawa to uchodźcy. To ważne, aby tak o nich mówić. W sierpniu 2021 roku europejska opinia publiczna po raz pierwszy usłyszała o nieudokumentowanych przejściach białorusko-polskiej granicy. Ten szlak migracyjny istniał od dawna, ale dopiero wiosną został celowo użyty przez reżim Aleksandra Łukaszenki do destabilizacji Unii Europejskiej. W tamte dni świat obiegły zdjęcia grupy 32 Afgańczyków i Afganek, które znalazły się na pasie granicznym, blokowane przez białoruskie oraz polskie służby graniczne przez 2 miesiące koczowały bez dachu nad głową, jedzenia, dostępu do bieżącej wody, czekając na decyzję. Ani oni, ani inni uciekinierzy z Syrii, Iraku, Afganistanu, Demokratycznej Republiki Konga nie doczekali się w Polsce uznania za uchodźców. Wymyślano im tożsamości, zniekształcano twarze, brutalnie wypychano poza granicę, odwracano oczy i odmawiano praw. Przez wiele dni i nocy grupką kilku osób ruszaliśmy z Lublina na granicę, aby uratować ich życie. Dla politycznej wygody są nazywani nielegalnymi migrantami, ale w świetle międzynarodowego prawa to uchodźcy i to ważne, aby tak o nich mówić. Przed kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy było lato 2020 roku. Tysiące ludzi, naszych sąsiadów i sąsiadek, wychodziło w pokojowych marszach wyrazić sprzeciw wobec brutalnego reżimu Łukaszenki. Widzieliśmy kwiaty w ich dłoniach i nadzieję w ich oczach. A potem widzieliśmy, jak są bici, duszeni gazem, zamykani w aresztach, torturowani. Tamtego lata w Lublinie zorganizowaliśmy solidarnościowe protesty, a potem pomagaliśmy tym, którym udało się wydostać.
Dla politycznej wygody są nazywani uciekinierami, ale w świetle międzynarodowego prawa to uchodźcy. I to ważne, aby tak o nich mówić. W 2015 roku ponad 1 000 000 osób poszukujących ochrony dotarło drogą morską do Europy. 24 tysiące osób utonęło. Kolejne osoby ruszyły tak zwanym szlakiem bałkańskim. W 2020 roku na greckiej wyspie Lesbos spalił się gigantyczny obóz dla uchodźców Moria. Takich obozów jak ten jest na wybrzeżu Morza Śródziemnego wiele. Są przechowalniami, martwymi punktami zamieszkałymi przez ludzi, których nikt nie chce, którzy są problemem, kryzysem, falą, bez imion, bez twarzy i bez historii. Tamtej jesieni na Placu Litewskim w Lublinie postawiliśmy stół dla rodziny z Morii. Bo gdyby każde miasto w Polsce znalazło miejsce u siebie w społeczności na taki stół, 944 rodziny z krajów objętych konfliktami zbrojnymi, które utknęły w obozach w Grecji, miałyby szansę na nowe, bezpieczne życie. Jeden stół. Dla politycznej wygody są nazywani kryzysem migracyjnym, ale w świetle międzynarodowego prawa to uchodźcy. I to ważne, aby tak o nich mówić. Nasz świat nie kończy się na naszej ulicy, ani na naszym mieście. Jest wielką, połączoną wspólnotą ludzi, którzy powinni nas obchodzić i być dla nas ważni. W zglobalizowanym, połączonym świecie każdy z nas ma trochę cudzej krwi na rękach, bo skądś ta ropa do nas przyjechała. Ktoś uszył nasze ubrania, ktoś złożył nasze telefony komórkowe. Ktoś bardzo podobny do nas. Ktoś, kto marzy tak samo jak my. I ktoś, kto tak jak wy, chciałby gdzieś usiąść w sali wykładowej, rozpoczynając kolejny etap edukacji. To, że to my tutaj dzisiaj jesteśmy, jest dziełem przypadku. Przywiodły nas tu bezpieczne drogi, dla innych zamknięte i niedostępne, zablokowane drutem kolczastym, murem albo morzem. A przecież każda osoba uciekająca przed wojną, autorytarnym reżimem, torturami czy głodem, ma prawo do azylu, ma prawo do szukania bezpiecznego miejsca dla siebie i swojej rodziny. I tym miejscem może być nasze miasto. Tym miejscem może być Lublin. W ciągu pierwszych miesięcy wojny w Ukrainie do Lublina dotarło 1 200 000 uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy. Wiele osób ruszyło dalej, do innych miast w Polsce i w Europie. Część osób tutaj została, część dopiero do nas przyjedzie. Jesteśmy otwarci i gotowi na każdego i każdą, która w naszym mieście będzie szukała bezpiecznego miejsca dla siebie i swojej rodziny. Ukraińcy i Ukrainki, Białorusini i Białorusinki, Tatarzy krymscy, Romowie, Afgańczycy, Syryjki, Irakijczycy są nowymi mieszkańcami i mieszkankami miasta. Naszymi sąsiadami i sąsiadkami. Jesteśmy tu razem, już teraz. Jesteśmy nowymi Lublinianami i Lubliniankami w jednym bezpiecznym mieście. Nowa wspólnota, aby pokojowo ze sobą umieć funkcjonować, potrzebuje kilku ważnych, przedyskutowanych i uwspólnionych kwestii. Potrzebuje rozmowy o wspólnych wartościach. Potrzebuje uznania swojej różnorodności i różnotożsamości. Potrzebuje narzędzi do wzajemnego poznawania się i budowania relacji. Potrzebuje takiej wizji przyszłości, w której każdy mieszkaniec i każda mieszkanka umie się odnaleźć. Takimi wartościami moglibyśmy uczynić solidarność i odpowiedzialność, rozumiane jako dbałość i działanie z uwagą skierowaną na drugą osobę w kryzysie, bez względu na jej pochodzenie narodowe czy etniczne, język, kolor skóry, płeć, wyznanie, stopień sprawności, orientację psychoseksualną i inne cechy tożsamościowe. Taką wartością mogłaby być podmiotowość, czyli prawo do samodecydowania, możliwość wyrażania własnych poglądów i potrzeb, możliwość do kultywowania własnej tożsamości, w tym narodowej, etnicznej i religijnej, bez obaw, a także równe traktowanie w życiu publicznym oraz poszanowanie życia rodzinnego. Takimi zasadami moglibyśmy uczynić poszanowanie godności, uznanie wartości każdej osoby we wspólnocie, jej praw i wolności.
demokrację zakładającą udział obywateli w sprawowaniu władzy, także tych będących mniejszością, których prawa są szczególnie chronione. Partycypację, czyli kluczowy, codzienny mechanizm demokracji, oddający maksymalnie dużo do decyzji różnorodnej grupy mieszkańców i mieszkanek. Spójność społeczną, rozumianą jako dążenie, by różne grupy były ze sobą w kontakcie, miały szansę porozumienia się i poznania. Jawność, jedną z kluczowych zasad państwa demokratycznego, gwarantującą przejrzystość działania administracji publicznej. Jawność rozumianą nie tylko jako zasadę, ale i cel działania, zapewniającą dostęp do wiedzy, informacji, partycypacji wszystkim osobom tworzącym wspólnotę. I równość, czyli nieustanne dbanie, aby osoby o z różnych grup mieszkańców mogły w pełni korzystać ze wszystkich dóbr wspólnoty. Nie ma lepszych i gorszych uchodźców, nie ma lepszych i gorszych migrantów. Wszystkim nam przysługują te same prawa i wolności i nie dzieli nas już żadna granica. Łączy nas miasto, łączy nas Lublin. Lublin to teraz także wasze miasto. I to od waszej odwagi, poczucia odpowiedzialności, gotowości do wzięcia sprawy w swoje ręce zależy przyszłość tego miasta. Chciałabym, abyście myśleli o nim właśnie w takim duchu solidarności i otwartości, o mieście, które może i powinno być dla wszystkich. Na koniec chciałabym bardzo podziękować Marii Mazur, pani doktor Marii Mazur, nieustraszonej, dzielnej kobiecie, bez której lubelski system pomocy nie istnieje. To Maria drugiego dnia wojny przyprowadziła do komitetu swoje studentki i studentów. To Maria, będąc koordynatorką największej hali noclegowej, zapewniała uchodźczyniom poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. To Maria, jako lektorka języka polskiego, pomagała stawiać pierwsze kroki nowym mieszkańcom i mieszkankom tego miasta. I to wreszcie Maria ruszyła o każdej porze dnia i nocy na najtrudniejsze interwencje i robi tam nadal. Maria, bardzo ci dziękuję. To ogromny zaszczyt móc z tobą pracować. Dziękuję także studentom i studentkom Wyspy, mieliście państwo okazję część z nich zobaczyć, za zaangażowanie w pomoc uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy, za miesiące wspólnej, ciężkiej pracy w punktach zbiorowego zakwaterowania, na dworcach, szpitalach, w Lubelskim Społecznym Komitecie Pomocy Ukrainie. Dziękuję wam za wasze dobro i za waszą solidarność. Dziękuję państwu. Szanowni Państwo, kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, magister Jacek Lis, wręczy statuetki dla pracowników i współpracowników naszej uczelni jako osobom, dla osób szczególnie zaangażowanych w rozwój WSP i A. Bardzo serdecznie zapraszamy na scenę zastępcę prezydenta miasta Lublin do spraw oświaty i wychowania, doktora Mariusza Banacha. Bardzo serdecznie zapraszam dziekan kierunku zarządzanie, magister Annę Bielak. Bardzo serdecznie zapraszamy głównego specjalistę w referacie strategii i Smart City Urzędu Miasta Lublin, magistra Michała Furmana.
Bardzo serdecznie zapraszam dr inżynier Michalinę Kryniewicz-Jaworską, dziekana kierunku informatyka. Zapraszam zatem do dyrektora do spraw przedsiębiorczości i ekosystemów gospodarczych panią Monikę Król. Bardzo serdecznie zapraszam panią dziekan kierunku stosunki międzynarodowe dr Marię Mazur. Architektura dr Grażynę Michalską, profesora Moskwy. Bardzo serdecznie zapraszam panią dziekan kierunku projektowania wnętrz dr Małgorzatę Michalską na Konieczną. Bardzo serdecznie zapraszam pełnomocnik rektora do spraw studentów magister Ewę Raszkowską. Bardzo serdecznie zapraszam menadżera Szkoły Nowej Administracji dr. Pawła Rogalskiego. Bardzo serdecznie zapraszam koordynator działu jakości kształcenia magister Apolonii Walczyny. Administracji w Lublinie magister Jacek Lis wręczy statuetki dla partnerów technologicznych WSPA. Wyróżnione zostały przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje w roku akademickim 2021-2022 wniosły istotny wkład w rozwój programów nauczania oraz kształcenie praktyczne studentów. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę magister inżynier architekt Magdalenę Znamierowską, MAGU Pracownia Projektowa. Serdecznie zapraszam magister inżynier architekt Karolinę Pleba-Puchańską z firmy Archiwa. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę Marzenę Wasiłek, menedżera działu Super Księgowa.
Bardzo serdecznie zapraszam prezesa Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, pana Pawła Prokopa.
Szanowni Państwo, w roku akademickim 2022-2023 swoją działalność rozpoczyna Uniwersytet III wieku, którego ideą jest aktywizacja ludzi w wieku powyżej 55 roku życia, popularyzacja wiedzy wśród nich i umożliwienie pełniejszego życia społecznego. Bardzo serdecznie proszę dr. Małgorzatę Michalską na Konieczną do dokonania aktu immatrykulacji studentek Uniwersytetu III wieku, które zapraszam bardzo serdecznie na scenę, pani Jadwiga Drąg. Zapraszam serdecznie. Pani Jolanta Radcliffe, jeżeli jest z nami, zapraszamy. Pani Anna Gołębiowska. Czy jest z nami pani Dorota Sobczyńska, przepraszam. Jest tam serdecznie. Magnificencjo rektorze, szanowni państwo, dziekani i prodziekani, członkowie samorządu studentów WSWA, drodzy koledzy i koleżanki, szanowny panie prezydencie, wszyscy dostojni goście zaproszeni na tę uroczystość. Mam ogromny zaszczyt przemawiać przed państwem u progu nowego roku akademickiego. Wkraczamy w ten rok pełni nadziei, optymizmu oraz planów naukowych. Kreśląc je, przywołujemy pamięcią wszystkich mistrzów, którzy nas poprzedzili w naukowej drodze, a których już nie ma. Jednak wiemy, że współczesny człowiek nie zatrzymuje się w miejscu, a zmiana jest nieodzownym elementem rozwoju. Dlatego też jako studenci jesteśmy pełni zapału oraz chęci do poszerzania swoich horyzontów nie tylko intelektualnych, ale też kulturowych i sportowych. Chciałbym się zwrócić do wspólnoty studentów z zagranicy. W sposób szczególny do kolegów i koleżanek z Ukrainy. Jesteśmy częścią cywilizowanej Europy. Czujemy się Europejczykami, wnoszącymi swoje dobre wartości do wielkiej rodziny europejskich państw. Pamiętajcie, że na naszej Alma Mater zawsze możecie liczyć na pomoc i wsparcie. Te same słowa kieruję również do studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynają swoje przygody ze studiowaniem. Nauka w wyższej uczelni jest niezwykle wymagająca. Nie przejmujcie się początkowymi niepowodzeniami i pamiętajcie, że tylko ciężka praca przynosi upragnione rezultaty. Pamiętajcie, że studia to najpiękniejszy okres w życiu. Wykorzystajcie go dobrze. Dziękuję. Proszę o powstanie. W niniejszym roku akademickim 2022-2023 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie uważam za otwarty. Quod felix faustum fortunatum quae sit.
Państwu podziękować za uczestnictwo w tej niezwykle donośnej i przemiłej uroczystości. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Za chwilę zarówno Pan Dyrektor, Pan Kanclerz i Senat opuszczą, ale jest jeszcze uczestniczący administracji. Wszystkich zaproszonych gości bardzo serdecznie za chwilę zapraszamy na linię piętro. Dziękujemy. Thank you.